do sklepu i kupuję cukier za, powiedzmy, nie wiem, 2,99 w Biedronce kupię. A innego dnia idę już kupuję za 30. Miesiąc temu 100 zł trzeba było 2 siaty dźwigać, teraz 1 siata i dalej nie ma co ugotować. Na stacjach paliw też, no wiadomo, że trzeba będzie zacisnąć pasa i tyle. Jest o wiele drożej niż powinno być, a jeszcze teraz inflacja poszła do góry, to jeszcze pójdzie do góry. To jest taka fala leci, bo wiemy, że wszyscy muszą podnieść ceny, ale niektórzy podnoszą na zapas i to się robi spirala taka, że ledwo jest, no nie wiem, jakoś trzeba będzie żyć, ale to nie będzie łatwo. Co z tego, że nam dali podwyżki, prawda? No i co z tego? Fizycznie niby więcej mam tu w portfelu, ale ile trzeba wydać? I gaz, leki też zdrożały. Miałem kostkę skręconą i na sorze czekałem prawie 8 godzin. No na pewno okres oczekiwania na badanie zwiększył się i to znacznie. Moja wizyta, która jeszcze 2 miesiące temu kosztowała 180 zł, teraz już kosztuje 200 zł. Osoba, jak pójdzie prywatnie, to momentalnie obsłużona, prawda? A osoba, pójdzie na fundusz, to jest inna bajka. Może umierać. To się po prostu tak zmieniło, tam nigdzie się nie można dostać. Wszędzie są, wszędzie trzeba oczekiwać. Tak to wygląda. Prawo i sprawiedliwość? Prawo dla bogatych, a sprawiedliwość dla kogo?